Mówimy o rozumieniu czasów ostatecznych, bo dziś nie możemy nie wiedzieć, co mamy robić. A jednak tak może się stać, jeżeli nie rozumiemy, jak czytać znaki czasów, jeżeli nie rozumiemy i nie wiemy, czego, kogo słuchać, na podstawie czego będziemy tylko czynić niewłaściwe decyzje. Bo za każdym razem, kiedy w takim stanie będziemy podejmować decyzje, będą one błędami. A dziś mówimy o przygotowaniu się na sam koniec. Przede wszystkim, jeśli czytasz moją książkę pod tytułem Apokalipsa, jeśli jej słuchasz na moim kanale, która jest w całości darmowo wydana na moim kanale, wtedy orientujesz się i masz pojęcie, co dzisiaj się dzieje na Ziemi. Kiedy zaznajamiamy się z tematyką końca świata, eschatologii, słyszymy jedynie o najgorszych, strasznych, najciemniejszych rzeczach i najczęściej pomijamy, że będzie to także czas, w którym wreszcie ludzie poznają, kim Bóg naprawdę jest. A więc słowo koniec naturalnie oznacza, że dochodzimy do kresu jakiegoś systemu, jakiegoś okresu czasowego, ale to także oznacza początek nowych rzeczy. A więc koniec, o którym mówił Jezus, jest zawsze zapoczątkowany, poprzedzony czasem, którego Biblia nazywa początkiem boleści. Jednak pamiętaj, nie jesteś sam. Możesz dołączyć do naszej grupy, możesz skontaktować się z kimś, kto wierzy Ewangelii, kto może modlić się o ciebie, jeżeli potrzebujesz uzdrowienia albo uwolnienia. Skontaktuj się z nami. Jednak okres początku boleści, którego obserwujemy na całym świecie, wydarza się po to, aby doprowadzić narody do zamknięcia jakiegoś rozdziału, aby rozpocząć coś nowego, kiedy obserwuję wszelką nieprawość, niesprawiedliwość, straszne rzeczy, które wydarzają się w każdym narodzie, w urzędach państwowych, w bitwy, zamieszki, wojny. To wszystko wydarza się, aby utorować drogę i doprowadzić całą Ziemię do jednego porządku światowego, na którego tronie w końcu zasiądzie Antychryst. To jest ich celem. Ale kiedy Jezus powróci, On przyniesie koniec całej tej korupcji, aby On w swojej sprawiedliwości zaczął królować i panować tu na ziemi. Jeśli znasz Biblię, wiesz, że bardzo często uczono nas, że nikt nie zna dnia i godziny i oczywiście to jest prawda, bo to nie jest naszą rzeczą, aby znać dzień i godzinę, co ma wiele właściwych, sensownych powodów. Jednak patrząc z czysto biblijnej perspektywy, nie uważam, że dzień i godzina tak naprawdę są wyznaczone, czyli ustalony dokładny moment. Możesz sam to zbadać, bo zauważ, że Biblia mówi, że my mamy w tym bardzo wiele udziału. Nasz wpływ bardzo się liczy na wyznaczenie tego dnia i godziny. Innymi słowy, to my możemy wywrzeć efekt na wydarzeniach światowych, w teraźniejszości, jak i w przyszłości. Przecież to jest głównym z powodów, dlaczego nikt nie wie, kiedy nadejdzie ten dzień i godzina. Jedynie Bóg. Jednak kiedy nadejdzie ten moment, my wierzący powinniśmy być w stanie, aby przewidzieć to, aby zauważyć, kiedy to nadchodzi. Dlatego spójrzmy na Ewangelię Łukasza, rozdział 21, wiersz 25. Poruszę w tym coś bardzo ciekawego, co na pewno cię zaintryguje, jednak nie skupię się nad tym zbyt głęboko, ponieważ chcę pokryć w tym nauczaniu więcej informacji niż tylko ta. Otóż będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale.